Dzień dobry, tak, to znowu ja. To znowu ja. Przyszedłem dzisiaj nagrać znowu jakiś filmik. Tym razem nie jest o drewnianym przedszkole, tym razem chciałem wam pokazać, jak to jest, kiedy się podbija powolutku po 4000 MMR. Wow, 4000, z czego żebym prawie 5000 miałem jakiś rok z kawałkiem temu, ale to już tam z czego, ale inną rasą. Pierwszy master, który kiedy gram sobie grzecznie tutaj na Zerga, a time to die, czas umrzeć. Chciałem napisać, że to czas, żebym ja umierał, prawda? Wiecie, że nie jestem bijem, chyba że ktoś pierwszy zaczyna. Time to shut up. Tu brzydkie słowa napisane, bardzo brzydkie słowa. So bijem, bardzo bijemowo. No i proszę państwa, lecimy sobie grzecznie z tą grą, powolutku, po cichutku. Widzimy, że przeciwnik zagrał sobie 16-16. Jako wytrawny Cheese Orliner Zergowski. Jak zeskautowałem, bo właśnie, słuchajcie, postanowiłem skautować. Ja do tej pory nie skautowałem na przeciwnika. Grałem po prostu swoje i nie skautowałem dopiero pierwszym Reaperem. Znowu ESL Pro Tour, no muszę się tego pozbyć, cholerstwa. Więc po co mi takowe skautowanie? Te za bla bla powiedziałbym, że jest Francuzem. Oczywiście, że napisałem Francuz, bo mam w pracy osoby, które mówią bla bla bla, bla bla bla. Są Francuzi, jak tam coś, takie marudzenie. No i podjeżdżam, skautuję sobie i co widzę? Widzę spawning pula, tak? Widzę gaz. I w tym momencie już odpaliła mi się taka lampka. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, co się będzie zaraz działo? O mój Boże, coś złego będzie się działo. Ekspansję zobaczyłem, no i pełna panika, prawda? Chociaż to jeszcze nic nie było. Ale pełna panika, nie chcę zbyt za bardzo spanikować, bo gram na mastera, więc sobie pomyślałem tak. Skoro ja gram na mastera i spanikuję, bo zobaczę wczesny gaz, wczesny pull, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. No nic nie może z tego dobrego wyjść, będzie tylko i wyłącznie jakaś tragedia. Więc spokojnie gramy swoje. Gramy swoje, nie przejmujemy się, nie denerwujemy się niczym. Dźwięk z gry jakiś jest, dajmy music, taki bez DMCA, pięknie, bo in-game'owy. Tu jeszcze ładnie, pięknie ustawiona jest SFOK-a cały czas na scout, czy ktoś podbiegnie, czy nie podbiegnie. Przeciwnik widzę gdzieś tutaj sprawdza, skautuje, co się może dziać i zaraz mnie zobaczy. A ja sobie powolutku, Reaperek tutaj na skautowanie. Nie wyjeżdżamy stąd, bo zbyt duże ryzyko. Przeciwnik oczywiście grzecznie, pięknie mnie widzi, coś tutaj zrobiło mnie tak. Przyspieszmy sobie troszeczkę. Dawaj, 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 dobra, jest. Przeciwnik mnie oczywiście widzi i bunker szybko postawiony. No i co robimy? Faktorka już jest gotowa. Kolejnego gazu jeszcze postanowiłem z jakiegoś dziwnego powodu nie przyjąć. Powiem od razu, że ja byłem tak trochę dosyć mocno zestresowany tym, że grałem na mastera i wyczaiłem się, że najprawdopodobniej biegnie jakiś all-in w moją stronę, bo tym bardziej, że już 2.40 coś nie było jeszcze ekspansji, więc no panie kolego. A to wszystko jeszcze upewniliśmy się przy okazji Reaperem skautując. No i szybciutko reaktor dorzucony. Tak sobie myślę, że zamiast tego reaktora to ja mogłem dać tutaj tech laba i potem się wymienić, szybciutko zrobić coś lepszego, bo tak naprawdę to mam moment, kiedy nie produkuję żadnej, ale to żadnej armii i właśnie, tu już powinna być za chwileczkę wymiana, ja dopiero to dorzucam. No i pierwsze, proszę państwa, cztery roacze ruszyły. Przypomina wam coś ten build? To jest build, którym ja wbiłem mastera. To jest build, który w 4K MMR-u wchodził zawsze jak w masło. Jakiś tam problem trzeba było przy 4300, 4500 dopiero. Tak generalnie do 4500 wchodziło w masło. No i zeskautowałem, zobaczyłem, co się dzieje. Tutaj straszny przypał, bo mnie Reapera zabił. Menda jedna. Ostatnim dziabnięciem. Jeden Marines. Będzie zaraz trójka Marinesów i już szybciutko pierwszy cykl. Z jakiegoś powodu gaz wydobywałem, ale to szczegół. Marinesy, powiedzmy sobie, ciągła produkcja. Dwójka się schowała. No i zaczynamy teraz, proszę państwa, drewniane przedszkole. Pach, teraz APM-y, bardzo, to jest najważniejszy moment na APM-y. Jak widzimy, mam w odpowiednim poziomie, on tutaj próbuje się przebić przez bunkier z jakiegoś dziwnego powodu. Znowu pach, tej znowu do tyłu szybko, co ja się tam będę martwił. I ciągła naprawa jest, cyklon się już pojawił. Oczywiście cyklon postanowił zaatakować do cholery, jasne, nie to co trzeba. Ale to już szczegół, dobra, jeden, drugi Reaper zniszczony. Nie odpaliłem ataku z jakiegoś dziwnego powodu, chociaż pewnie mogłem i teraz jak już odpaliłem, to jeśli się nie mylę, stracę. Tak, też jest, za chwileczkę to stracę. Wejście zostało zamknięte, więc mały przypał. Marysi sobie grzecznie czekają. SCV-kami postanowiłem autentycznie zatrzymać tutaj przeciwnika. Tak też jest. Atak na bok. Zabił mnie u góry, proszę bardzo. A to właśnie co się dzieje. Przeciwnik ma małe problemy, żeby przejść. No i jak widzimy, ten all-in tak nie do końca się udał, co było bardzo ważne. Zamknąłem przejście. Nie wlazł do środka i duża ilość lingów.
Roachę się za chwileczkę ubiję, mam taką skromną nadzieję, tak też jest, i sprawdźmy stracone jednostki. Jak widzicie, w minerałach straciłem się mniej, troszeczkę, on stracił więcej gazu. Jej! I już cofamy się, grzecznie cofamy, Sichang rozstawiony. Jedna salwa poleciała, jej, wybroniłem się. Zdarzało mi się bronić przed takimi olinami. Wybraniałem się. Problem był jednak taki, że miałem tak zwaną wizję tunelową i zawsze grając na coś tam, przy okazji zrobiłem Liberatora, żeby tu się pobawić. Zwykle miałem wizję tunelową i grałem sobie po prostu makro, grałem w Battlecruisery, przechodziłem i tak dalej. Teraz, przy okazji, zobaczył? Lipkę, od razu dwa spory wymuszone, a jak nie, jak tak. I Lair się pojawia. Ślicznie. To co ja wtedy myślałem, czekajcie, nie pamiętam. Nie pamiętam, zobaczmy to, jak to wygląda. Supply blocka za bardzo nie ma, 22 do 16 harvesterów. Tak, no nie wiem, w sumie produkowałem jednostki. A nie produkowałem drugiego orbitala, to był przypał. Marinesy na razie idą, kolejny Siege Chunk zaraz będzie gotowy. I dorzucamy sobie trzecią bazę. Czemu? Bo miałem nadwyżki minerałów, z tego co pamiętam, chyba. Jakoś tak. No i teraz wydobycie mogę... O, nie mogę sprawdzić. Trzeba tutaj. No okej. I mamy Spire. Pomyślałem, że może być Spire, bo to bardzo często jest takie przejście z takiego olina potem w muty z nadzieją, że uda się zablokować eko zanim ja tu coś ogarnę. I gdybym grał, powiem szczerze, mecha, to by skończyło się to źle. Ale na szczęście dla mnie nie grałem mecha. Czyli tak to się jeszcze jest dużo opcji, żeby to się skończyło oczywiście źle. Libek ładnie, pięknie już rozstawiony. Zobaczymy, czy tutaj cokolwiek zabiłem. Raz. O, tyle zabiłem. Jedną dronę, parę larw. W sumie larwa w tą, larwa w tamtą, to zawsze coś. Nie pamiętam go też, czego zeskautowałem, czy zapomniałem o tym. Chyba nie zeskautowałem go w całości. To był w ogóle, był scout wcześniej na jego bazę? Nie pamiętam już, czy rzuciłem. Wydawało mi się, że rzuciłem scouta na jego bazę mimo wszystko. Może to w innej grze, no i w każdym razie jestem już... Teraz jest scout. I teraz zobaczyłem Spire, bo pamiętałem, że nie zeskautowałem, co się tutaj z tyłu dzieje. Więc już wiemy. Jest, trzeba się szykować. On w międzyczasie z jakiegoś dziwnego powodu rzucił sobie Roach. Do Roach One Speed na Roachykach. Okej. Okej, no to przyjmujemy ekspansję. Tutaj powinna być ciągła produkcja, o czym oczywiście typowy Emil zapomina. To jest raz, a dwa, typowy Emil jedzie na 23 harvesterach. Na szczęście mam muły. Muły powinny mi tutaj wydobycie w niektórych momentach lepiej podbić. Nie za mocno, nie za wysoko. Ale czemu ja nie wylądowałem? Ale jednak. Dobra, speed na roachach. Dorzućmy tak sobie spora. Okej, git. Pojedynczy tailing, żeby się pilnować. Teraz zobaczcie armię. 38, 18. Dlaczego ja tak kampiłem? Bo się bałem. Bo autentycznie, czy raz, z jednej strony się bałem, z drugiej wiedziałem, że i tak jestem do przodu, bo tutaj widzicie, były skauty międzybazowe, sprawdzałem bazy, nie było nic, nie było baz, no to wiedziałem, że pewnie będzie dalej leciał jakiś all-in, więc porozstawiałem się, gdyby Link Baning chciał mi się tutaj wturlać. Część armii marynicy posłałem pod Siege Tanka, gdyby tutaj muty miały wlecieć. Plus jeden do ataku zacząłem? Nie zacząłem plus jeden do ataku. Combat Shield i Steama za to zacząłem, no, od razu przyjemnie się tutaj dzieje i dorzucamy sobie miny. Dlaczego miny? Bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, czemu ja chciałem grać minę. Bo miny są... Dobra, miny są teraz imba po najnowszym patchu. Zakopują się automatycznie. I teraz trzeba oczywiście tutaj grzecznie, ładnie, pięknie pozostawiać, żeby przeciwnik nam się nie wbił do bazy, gdyby coś złego chciał zrobić. A produkcja SCV-ek to u Emila, tak wiecie. O, supply block, taki mega supply block. Pięknie. No tak, bo są trzy te... Produkcja SCV-ek jest dla słabych, proszę Państwa. Pamiętajcie o tym, SCV-ki i ekonomia jest dla słabych. Trzeba mikrosynu mikro. Combat Shield zaraz powinien być gotowy, a jak widzimy, nasz miły przeciwnik zergowski już zbiera się, żeby zaatakować. On no też, jakby nie patrzeć, olinuje. Jeżeli ten atak nie zrobi jakiejś większej krzywdy, pewnie sobie myśli, to będzie miał przechlapane. Zaopatrzenie armii dosyć podobne, 47 do 40, Roachyki już podbiegają pod ten. Ja widziałem tego Linga i ten Link mnie strasznie denerwował. Rawagery, proszę Państwa, duża ilość Rawagerów się nam szykuje i zorientowałem się, że chyba będzie dobrze jednak zaatakować. No i właśnie to teraz robimy. Siege-tanki porozstawiane i ruszamy do zabawy.
Widzicie, gdyby on takie dwa miał wszystko ustawione, to by łatwiej mu się walczyło. Ja nie wiem, czy tutaj nie było jakiegoś misklika, szczerze powiedziawszy. Bo to, co on tutaj odwalił najlepszego, to ja się zastanawiam autentycznie, co tu się odstosunkowywało. I teoretycznie, jakbym zebrał całą armię i zaatakował, to byłoby pięknie. Ale wiedziałem, że gram na Mastera i wiedziałem, że się boję. Tak, proszę Państwa, tak gra Master. Nie, to nie jest platyna, brąz. O mój Boże, ja w moim goldzie, czy... to ja zupełnie gram takie akcje, że w 10 minucie to już mam normalnie 2000 tego, supply'u. No nie możesz mieć 2000 supply'u, ale wiem, o co ci chodzi. Dosyć prostowano z przodu. Jakby nie patrzeć, bądźmy sobie szczerzy, do Mastera 1 to jak się patrzy na te gry, to jest paraolimpiada, a potem jak się obejrzy kogoś na Grim z Grandmastera i zobaczy kogoś z Mastera 1, to jest paraolimpiada. No, taka prawda. Tak naprawdę to jest, ale my się zabawimy inaczej. Ja prawie w ogóle Bio nie grywam. Ja nie, czy nie grywam Bio na... Grywałem Bio na Protosa. Mówię, że grywałem Bio na Protosa, ponieważ doszedłem do wniosku, że mam serdecznie dosyć Tosa. I gram teraz jaki tam Build TY Marauder Rusha. Proxy. Okej. Okay. Nie wiem, czy on tutaj zeskautował, czy mnie nie zeskautował. Szczerze powiedziawszy, armia już jest wypakowana. Czy on mnie widział? To jest dobre pytanie. On mnie nie widział tutaj, pięknie. Dobrze wiedzieć, że on mnie tutaj nie widział. Aktualnie kolega sobie ruszył całą tą armią. My na Steamie i wsiopa szedł do bazy. Może jakiegoś Queena jednego czy dwa. Oczywiście w tym czasie, gdzie to jest z Shiftem, kazałem wypakować armię. Szczegół, że akurat trochę nie pamiętałem o niej. I tu część jednostek zostawiłem, bo ich nie kochałem. Taki byłem, ale że ja nie umiem dwóch rzeczy na raz robić, to zrobiłem jedną, ogarnąłem się, że byłoby fajnie zrobić drugą i wjazd prosto mu w bazę. Zauważcie, jaka fajna to jest opcja, plus jeden do ataku już jest gotowe. Jaki upgrade, ja bym nie pamiętał upgrade, jak ja? No i dobra. Trwa atakowanie Spire, trwa niszczenie Spire i Spire zostało właśnie zjedzone w międzyczasie. Mamy drop jeszcze od góry, więc widzicie, jestem w stanie robić już półtorej akcji. W tym samym czasie. Nie dwie na raz, ale półtorej. Półtorej ujdzie tutaj. No, to już nawet nie bardzo było co walczyć. Trzeba stąd spadać. Przeciwnik oczywiście mam muty, którym coś tutaj rozwalić, ale też bez przesady. Dwie miny czekają z przodu. Okej. Okay. Ja to wcześniej się bałem tych mutalisków, więc wieżyczki poustawiałem to w takim miejscu, żeby mi bazy nie rozwalali. Oczywiście znajdą miejsce, żeby rozwalić bazę. No i uwaga, teraz będziemy mieli wjazd lingami. Pytanie za 100 punktów, ile miny zniszczą lingów? Wystarczająco miny zniszczyły lingów, autentycznie. Tu byłoby fajnie się jeszcze wykopać, kolejne miny gdzieś z boku postawione. Patrzcie jak go wygrywałem, nawet brałem go na cel momentami. Nie za często, ale momentami. I delikatnie rzecz mówiąc, to już jest tak zwana miazga sprzedana. Mogę wam powiedzieć tyle, że trzęsły mi się ręce. I nie dlatego, że ten Zerg grał nie wiadomo jak, no bo nie grał nie wiadomo jak, popełniał multum błędów, ale mi się trzęsły ręce, bo pamiętałem o większości rzeczy, które powinienem pamiętać. Troszeczkę grałem tutaj, nawet bardzo zapobiegawczo grałem. Tu już widzę armię po prostu gdzieś tam wysłana, kolega chyba też doszedł do wniosku, że popełnił dużo błędów. I powiem wam szczerze, nie ma nic sympatyczniejszego jak zjechanie kogoś, kto był bijem dla was. Potem zjechanie go w grze oczywiście. No nie ma. Nieważne jak na to będziesz patrzeć, po prostu nie ma czegoś przyjemniejszego i fajniejszego. Oczywiście nie bądźmy wtedy teraz niemili, nie piszmy mu czegoś bardzo złego, bo to też na nie wypada. On chyba bez żadnych upgrade'ów, ja te plus 1 do ataku starczyło mi. Marinesy na plus 1 ze Steamem, mój panie. On mi tutaj z tyłu coś walczył, wysłałem już jednostki, a widzę, że razem z wieżyczkami to będzie poczyszczone i panie i panowie, chyba udało mi się, chyba dałem radę prawie go zjechać. No nie, chyba na pewno dałem radę go zjechać. Ale to się dostają, o mój Boże, Emil wrócił. Nie wróciłem do nagrywania. Na pewno nie wróciłem do streamowania turniejów, to... Chyba, że będzie propozycja nie do odrzucenia, no to wtedy zupełnie inna akcja, ale po prostu sobie tym czasami gram na streamach. O tak, granie na streamach bardzo fajne. A jak gram na streamach, to raz na pewien czas można oczywiście z nudów coś nagrać. Realnie rzecz ujmując, jakbym oglądał ten, ustawił się tak, jakbym chciał, psychicznie, to bym skomentował odcinek jako drewniane przeczkale, bo materiałów tak naprawdę było tu co niemiarę. Jakbym miał to rozłożyć się na części pierwsze, gdzie były błędy,
To byśmy tak jeszcze z 2 godziny tutaj siedzieli. Ale to nie ma sensu. Po prostu pamiętajcie, jeżeli gra sprawia wam przyjemność, to grajcie i się nie przejmujcie. PS. To Simba. Na razie.